Oj, kolejny tydzień. 7:20, poniedziałek. Jadę na rozładunek. Dzisiaj dosyć intensywny dzień. Co tu się znowu dzieje? To dlaczego oni tak hamują? Dosyć intensywny dzień, bo 4 punkty rozładunku. Teraz pierwsza trasa. Jadę zrzucić najpierw do Obornik. To jest też taka mała miejscowość na północy Poznania. Kto nie wie. Właściwie wciągnięta, można powiedzieć, w aglomerację Poznania. Tam mam jedną paletkę. Firmy nie ma na gogle, także no nie wiem, zobaczymy. Trochę mi to dzień psuje ta firma, bo pewnie czynna od 8. Dzisiaj się nastawiam na taką pracę do późna, więc nie wolałem nie ryzykować, nie jechać tam na 7 i stać pod bramą. Ewentualnie bramą, bo nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam na goglach. Jadę tylko po prostu pod adres, w ogóle nie wiem. Nawet jak wpisuję to nazwę firmy w gogle, to nie wyskakuje nic, więc różnie może być, zobaczymy na miejscu. Tą jedną paletkę zrzucę, to potem jeszcze mam 3 punkty rozładunku okolicy Międzychodu i potem mam drugą trasę jeszcze na popołudnie. Mam nadzieję, że się z tym wszystkim wyrobię. Najwyżej jak się nie wyrobię, no to załaduję i rano zajmę te 2 punkty, no ale chciałbym to oczywiście wszystko dzisiaj zamknąć, żeby ten dzień też dobrze się liczył, powiedzmy. No ale już duży ruch, samochód za samochodem, widać, że wszyscy ruszyli do pracy w poniedziałek po weekendzie. Także no, nieciekawie. No i dobra, pierwszy punkt zdjęty. Szału nie ma, bo jest 18. 18, no to by dopiero. To by faktycznie nie było szału, jakbym pierwszy punkt zdjął o 18. Ale i takie pewnie przypadki się zdarzają. Dobra, jest 8:20. Pierwszy punkt zdjęty. No szkoda, bo to taki jedną paletkę tutaj cały dzień skopany przez to, mógłbym o tej 8 już być zdjęty w Międzychodzie i to wtedy to robota wyszła. No, wcześniej rano wyjechać i dojechać na pierwszy punkt. A tak to jest takie zmarnowanie czasu, że tylko 40 km tylko tu do Obornik. A nic, dobra, jadę dalej. Nie ma co będzić. No i cyk, rozładowane. Jadę już pusty. Jadę teraz tankować podczas najwyższy. Mam nadzieję, że dojadę. Nie, powinienem dojechać. Spokojem tutaj. Rezerwa jest bardzo głęboka w Maniku. Także jadę zatankować i jadę ładować jeszcze drugą trasę. Na drugiej trasie mam 1 punkt. Miało być 2 punkty. Z jednej strony fajnie, znaczy tak, z jednej strony kiepsko, no bo jak jedna trasa, to też oczywiście miejsce za tą trasę dostanę. A znowu dobrze, lepiej, no bo szybciej skończę. A no mam taki raczej średni czas. Chociaż w sumie jak na 4 punkty rozładunku, 12:40, to nie jest chyba taki zły czas. Myślałem, że będzie gorzej. Załadunki poszły ekspresowo. Teraz na pewności powtórzę, bo nie wiem, czy się nie przejęzyczyłem. Rozładunki oczywiście poszły ekspresowo, nie załadunki, tylko rozładunki poszły ekspresowo. Ale w sumie to się rozumie samo przez się. No i trochę żałuję tak na przyszłość, jak będę miał tak, że tam trasa na kilka punktów i jeden punkt to będzie według trasy ułożony, ale będzie blisko, to chyba lepiej mimo wszystko zaczynać od tego najdalszego punktu, jeżeli oczywiście ułożenie towaru i rodzaj towaru pozwoli na to, żeby ten pierwszy punkt był przy, znaczy no, ten punkt najbliższy, żeby był przy ścianie naczepy tej przedniej, no to chyba tak będę robił, bo lepiej zacząć jest dalej od dalszego punktu, wcześniej sobie wyjechać, tak żeby o tej 8 być na rozładunku. No tak generalnie to i tak się jakieś około 2 godzin jazdy to jest maks, no chyba, że tak jak się zdarzy, tak w piątek byłem tam dalej, no to tam 3,5-4 godziny jazdy, no to też to inaczej sprawa wygląda. A to tak czy siak, to też lepiej chyba w ten sposób zrobić, żeby po prostu ten najdalszy punkt robić pierwszy, potem ewentualnie się cofać, ale to jest, no to nie jest takie proste, żeby to czasami ułożyć, bo wiadomo, że palety są różne, wszystkie są lekkie, ale jedne mniejsze, drugie większe i tak dalej, więc jak to jest ułożone jakoś tam na trasę, żeby to się zmieściło i potem mogło stać, no to nie zawsze będzie możliwe po prostu, żeby obrócić trasę, żeby jechać od tego najdalszego punktu. No. Dobra, na razie jadę, tak jak mówię, załadować 1 punkt załadunku, 1 punkt rozładunku. Zobaczymy jak to pójdzie, no po południu powinienem być w domu, to tam pod wieczór powiedzmy, także nie jest źle. No teraz tylko kwestia tego, jak pójdzie załadunek, bo rozładunek myślę, że już raczej powinien pójść szybko, chociaż też oczywiście pewności nigdy nie ma, to jest tylko takie wróżenie z fusów. No a tutaj na tym rozładunku ostatnim oczywiście nie obyło się bez przygód. Firma na końcu świata, polną drogą dojeżdżałem pod adres, tak bez, było na goglach, to jest dobre, że było na goglach, ale jak się okazało, to stary budynek stacji, taki
nie używany już kolejowej. Na torach jakieś w ogóle stare wagony stały, ślepy taki tor. I numer telefonu z Gomli nie odpowiadał. Na drzwiach był numer telefonu, który ktoś odebrał. I się okazało, że akurat nie ma nikogo do rozładunku. Jakieś oczywiście jakaś pomyłka, błąd organizacyjny, że ten ktoś, odbiorca, pani konkretnie nie wiedziała, że ci jeden towar przyjedzie. Także oczywiście chwilę potrwało, zanim zorganizowała. No i zorganizowała rozładunek w stodole u swojego sąsiada, rolnika, znajomego. No rolnik pełną gębą, super traktory, sprzęty z prawdziwego zdarzenia. A amerykańskim stylu farma, no ale trzeba było jechać po polnej drodze, lekko pod górkę, potem z górki, potem przy stawku zawrócić. Błoto jest potężne, jak widać deszcz pada, także no miałem troszkę serce w gardle, ale udało się rozładować goś takim traktorem z widłami nowoczesnym, rozładował raz, dwa. No ale potem jak już wyjeżdżałem, to mi koła buksowały, także rozładunek, który tak naprawdę powinien zająć może z 15 minut, wpadam na firmę, otwieram bok, wyciągają kilka palet i cisnę dalej, no to prawie godzinę to wszystko zajęło. Te telefony, organizacje, manewrowanie, rozładunek i tak dalej. Także no troszkę gorzej, ale tak jak mówię, czas absolutnie nie jest zły, nie ma co narzekać. No i mamy dzień kolejny. I właśnie chyba straciłem słuchawkę Bluetooth. Nie, jednak nie, myślałem. O Jezu. Położyłem, chciałem tu położyć na desce rozdzielczej i znowu tą słuchawkę Bluetooth i myślałem, że mi wpadła do nawiewu, bo tu jest dziura, nie ma kratki i się wystraszyłem, że tu mi wleciała, ale nie. Także mamy dzień kolejny, wykonałem pierwsze zlecenie, czekam teraz na potwierdzenie kolejnego zlecenia, ale jest ryzyko, że nie będę go miał i będę już jechał do domu. Jest godzina 12, więc lipa, jest 1 lutego, dzisiaj nastąpiła zmiana cen paliwa, a tak naprawdę nie cen paliwa, tylko wysokości VAT-u od paliwa. Podobno jeszcze jakieś są inne zmiany, czy nie podobno, tylko są. I jest bardzo mało pracy. Dzisiaj jest generalnie bardzo kiepsko, jeśli chodzi o zlecenia. Obdzwoniłem 3 firmy i nic. Wykonałem tylko jeden kurs i trochę jestem podłamany. Oczywiście, jeżeli nie będzie drugiego zlecenia, no to będę jechał naprawiać auto, bo zawsze coś tam się znajdzie do zrobienia, ale no w sumie nie ukrywam, że wolałbym coś chociaż załadować na jutro i może by jeszcze jutro coś pogrzebać, no bo jest bardzo wczesna godzina, dopiero 12. No widzę, że tutaj na słupie z daleka ceny paliwa są faktycznie niższe, ale na BP dzisiaj widziałem normalnie na jednej stacji 5,99, na drugiej 5,66. Na tym, gdzie było 5,66, zatankowałem za małą ilość, wziąłem kwitek i jest normalnie 23% VAT-u, więc w ogóle już jakieś pomieszanie, plątanie, bo wczoraj na tej stacji było 5,99, dzisiaj jest 5,66, a mimo to VAT 23%. Ale to jest super, to jest akurat super układ w tym momencie, za te 5,66, 23% VAT, no to super, może nie, super na obecne warunki, bo super to by było, jakby było 4,66, to wtedy by było ok. 5,66 to tak czy siak jest lipa, ale nie o to chodzi, bo wcześniej w sumie nie planowałem o tym gadać, ale po tym, że dzisiaj miałem bardzo wiele może nie zapytań, ale coś w stylu: widziałeś, jakie tanie paliwo jest? Widziałeś, że paliwo tu i tu po 5,20? Czyli generalnie już zresztą o tym Filip pisał na 400 tonach, też z Filipem o tym rozmawiałem wcześniej, jeszcze przed artykułem. Bardzo dużo osób, bardzo wiele osób chyba tak naprawdę się nie orientuje, o co w tym chodzi, bo owszem, dla posiadaczy samochodów osobowych, czy powiedzmy, może nie tyle samo tylko samochodów osobowych, co po prostu ludzi, którzy nie mają firm, nie wystawiają faktur VAT, no to faktycznie jest to jakaś tam obniżka. Ale dla przedsiębiorców, a przede wszystkim firm transportowych, gdzie paliwo stanowi największy koszt, to jest żadna obniżka. To jest po prostu żadna obniżka, to jest populizm i zero pomocy. Dobra, bo miałem oczywiście połączenie, musiałem przerwać w najbardziej neuralgicznym momencie. To nam nic nie daje, ponieważ my wystawiamy faktury VAT. Mamy przychód netto i od tego wystawiamy, do tego przychodu netto jest doliczana kwota VAT-u, czyli podatku, który musimy oddać do urzędu. To jest 23%, to się nie zmieniło. I od tej kwoty, tego podatku, który musimy oddać do urzędu, możemy odliczyć sobie wcześniej, normalnie, 23% z ceny paliwa.
czyli po prostu do urzędu oddajemy mniej o te 23% z kosztów, jakie mamy, czyli nie tylko paliwa, nie wiem, raty leasingowej, ceny parkingu, ceny części. Z tych faktur kosztowych, z tych takich, jak to też już się mówi, powiedzmy legendarnie, że coś się bierze na fakturę, to się po to bierze to coś na fakturę, żeby można było to wciągnąć w koszty firmy, czyli kwotę netto do podatku dochodowego, a kwotę VAT do VAT-u, czyli tą właśnie, te 23% z ceny paliwa wcześniej można było, tą kwotę 23% ceny paliwa wcześniej można było odjąć od tego podatku, który musimy oddać do urzędu. I teraz uwaga, sprytny, wspaniały ruch naszych rządzących daje nam tylko i wyłącznie tyle, że fizycznie my na stacji jako przewoźnicy zapłacimy mniej, w tym momencie, danym dniu mniej za paliwo, ale jak przyjdzie do rozliczenia, to dokładnie tą różnicę zwrócimy w podatku VAT, bo po prostu nie odliczymy 23, tylko 8% VAT-u i będzie trzeba ten większy VAT zapłacić. I dojdzie do sytuacji, jestem przekonany, bo już mówię na przykładzie tego BP, bo nie wydaje mi się, znaczy to mam, może się mylę, mam nadzieję, nie wiem, będę teraz wracał na tej samej trasie, to było rano, może jeszcze do końca się nie obudzili, może do końca jeszcze to wtedy nie zostało wdrożone, chociaż na innych stacjach już było po 5,20, że mam nadzieję, że na wszystkich stacjach będzie równo, że faktycznie gdzieś będzie koło tych 5,20, 9, 5,20, 1, 5,25, widziałem takie kwoty za diesla, a nie będzie tak, że na przykład ktoś będzie miał 5,66 właśnie, no i 8% VAT-u, no bo nikt mu nic nie zrobi, jak skoro stacje same ustalają ceny, no to powie sobie, no słuchajcie, no ja miałem wcześniej 6,50 brutto przy 23% VAT-u, a przy 8% tak mam tam, nie wiem, 5,90, no nikt mu nic nie zrobi, no bo to jest takie właśnie złe centralne sterowanie gospodarką w zły sposób, no. Ja jestem generalnie tym załamany, naprawdę. To jest wręcz śmieszne, nie, że wiadomo, że największe zagrożenie, wysokie ceny paliwa niosą dla firm transportowych, bo to jest nasz główny koszt. To jest paliwo dla ciężarówek, jest to chyba takie, to się wydaje oczywiste, ale niektórym to chyba trzeba tłumaczyć. To jest jak dla nas, jak dla człowieka powietrze. Bez paliwa nie pojedziemy. 50% w normalnych warunkach gdzieś mniej więcej przychodu powinny stanowić koszty paliwa. Przy obecnych cenach paliwa to jest grubo ponad 50%. Pozostałe 50% po odjęciu kosztów paliwa powinno nam starczyć generalnie na pracowników, leasingi i inne koszty. Skoro wydajemy więcej niż 50% przychodu na paliwo, no to chyba już jest coś nie tak. I teraz zamiast pomóc przewoźnikom, to tak naprawdę nic się nie zmienia. Totalnie nic się nie zmienia. Ale znaczy się, nic się nie zmienia. Po prostu pozostaje bardzo wysoka, mordercza w tym momencie cena paliwa. I oczywiście już wiem, że za chwilę będą komentarze w stylu, że ja tu mam takie stawki, że w ogóle te ceny paliwa mnie nie interesują, bo i tak super zarabiam. Potem będą komentarze w stylu dobrze wam dziadom, bo 15 lat temu czekaliśmy na pracę, a teraz wy macie problem, nie macie kierowców i nie macie pieniędzy na paliwo. No to tam do tych to tylko jedynie mogę skierować takie stwierdzenie, że niedługo będą się naprawdę cieszyć, bo nie będzie możliwości znalezienia pracy w Polsce, a tylko powiedzmy za granicą będzie większa możliwość, bo do tego wszyscy dążą, do tego dąży Unia Europejska. Także lada moment firm transportowych w Polsce będzie na tyle mało, że będą tylko faktycznie jeździć ci, którzy, no nie wiem, może najprostszy sposób mówiąc, mają dobre relacje, czy po prostu z szefem, czy dobrą pracę i firma ma pewną pozycję. Masę firm upadnie i sytuacja się odwróci, no ale to generalnie temat też na jeszcze inny odcinek. Sytuacja się odwróci na pewno. I kontynuując, na pewno będą też tacy, którzy będą uważali, że to jest świetny ruch. Na pewno będą tacy, którzy będą zadowoleni. Ja uważam, ja mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy. I podkreślam, nie masz firmy, jesteś osobą fizyczną, no to w Polsce naprawdę się nieźle żyje, bo dodatki z jednej, dodatki z drugiej strony, trzynastki, czternastki, ceny paliwa obniżyli, no naprawdę, kurczę, żyć nie umierać. Ale jak już masz działalność gospodarczą i na to wszystko trzeba zarobić,
to generalnie to najchętniej tylko jakiegoś mocnej gałęzi poszukać. Bo to jest naprawdę... A, dobra, to nic nie mówię, potem się jeszcze włączę, bo już teraz się nakręciłem. No i pogoda, delikatnie rzecz ujmując, nie rozpieszczę. Godzina 17 dochodzi. Naczekałem się trochę na zlecenie, bo jeszcze się ważyły losy. Mogłem jechać do domu, w sensie no domu, do takim cudzysłowie do domu, po prostu skończyć pracę, ale tak naprawdę czekać na elektryka, gdybyśmy robili tą naczepę razem na placu. To jest test spięcia, szukali tego spięcia, ale suma summarum się okazało, że wpadło jednak zlecenie, a elektryk i tak nie miałby czasu, dopiero będzie robił to w sobotę albo w niedzielę, więc no w sumie na dobre wyszło. Także no co, fajnie rano poszło, szybko załadunek, szybko poszło rozładunki, o 12 teoretycznie mógłbym skończyć, ale to tylko jeden kurs, na jeden kurs nie urządza na lokalu, więc próbowałem ogarnąć drugie zlecenie, nie udało się, ale suma summarum w końcu to zlecenie się, że tak powiem, urodziło, wpadło i po prostu padła trasa i była możliwość przejazdu przez dom. No i jedyne co mogłem zrobić dzisiaj, to załadować, więc załadowałem. No tak naprawdę od 12 do godziny 17 jedyne co zrobiłem, no to czekałem, dojechałem potem 2 godziny na załadunek, załadowałem i teraz jadę na plac. No jutro będę startował tam w okolicy Zielonej Góry, nawet jeszcze muszę zobaczyć dokładnie gdzie. I mam 3 punkty rozładunku, no i mam nadzieję też po południu ładować, tam, także tak wygląda sytuacja. Także tak wygląda sytuacja. No i koniec dnia. Koniec dnia i prawie o mało co wyszłoby, że w miarę się ten zakończył, ten dzień, nic się szczególnie nie wydarzyło. Ale jednak, białą magnolię wpadł jakiś wielki ptak i połowy szyby nie ma. I jak tu nie narzekać? Jak tu nie narzekać? I teraz rozmyślam, jak ten jutrzejszy dzień rozwiązać, bo oczywiście praca zaplanowana na jutro. No, także kolejny problem. Jezu, sorry, nie mogę mówić, coś mi się stało już. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że się włączyłem, zacząłem gadać i musiałem jeszcze raz, bo tak sucho w gardle, nie wiem, co jest grane. Ja popijam sobie herbatkę, więc dlaczego straciłem głos, nie wiem. Wracając do tematu, no mamy poważny kolejny problem. I teraz na jutro była praca fajnie ułożona, normalnie wszystko się wydawało, że nie powinno nic się wydarzyć. Ja jutro nie jadę w trasę, w sensie tak, jadę rano rozładować to, co mam teraz załadowane, bo ja zrobiłem tą trasę, tamtą Zieloną Górę rozładowałem, przywiozłem puste opakowania, rozładowałem, znowu załadowałem. Jutro rano jadę rozładować pod Poznań na 6 rano, potem tam też załaduję puste opakowania, zjadę na bazę i zamieniam się z kierowcą Skoczkiem, który się zaoferował, mówi, że ma 2 dni, nie pracuje u siebie, więc że chętnie pojedzie tutaj u nas, no więc jak najbardziej ja to wykorzystuję w tym momencie na to, że skoro jest kierowca, no to ja jadę sprawy pozałatwiać. No i jutro będzie ciekawy dzień, na razie nie mówię, nie zapowiadam co jutro będzie, oprócz normalnej pracy. No i wszystko zaplanowane, awizacja na tego kierowcę zrobiona, już jest zrobiony na bazie o 7.30 i pech chciał info od Chrisa o szybie, a szczegóły możecie poznać, wydarzenia u niego na kanale, bo też chłop zaczął nagrywać vlogi, wpiszę sobie krajóweczka, Magnolia rozpoznacie, zresztą już dużo osób ją rozpoznało, więc on opowie i pokaże dokładnie, jak to się wydarzyło. W każdym razie w białej Magnolii połowy szyby można powiedzieć, że nie ma. Jest cała w pajęczynie. No i teraz rozkmina, co tu zrobić, jak to wszystko pogodzić. Wiadomo, że już jest umówiona na warsztat, na wymianę szyby. I teraz zobaczymy, czy jeden dzień wypadnie, czy się może uda tak. Jak się okazuje, jutro Iveco prawdopodobnie, bo tak wpadło Iveco w tryb pracy nocnej, a nie dziennej. Przypadkowo w tym tygodniu można powiedzieć, że kierowca pracuje w nocy, w dzień samochód stoi, więc być może się uda tak, że po prostu Chris weźmie Iveco i pojedzie Ivekiem do swoją robotę zrobić, naczepę rozładować, ale nie wiem, jeszcze zobaczymy, bo to się, nie wiem, czy to się wszystko pospina. No. Pytanie,
wielki znak zapytania przed jutrzejszym dniem, a tak fajnie się wszystko, znaczy to fajnie, no może bez przesady fajnie, bo to nie ma, normalnie, po prostu normalnie się zapowiadało, no ale się zesrało, mówiąc wprost. Ale dobrze, że tak, a nie, nie wiem, że wypadł ten ptak do kabiny, wleciał, jeszcze szkło by poleciało, czy unieruchomiłoby samochód, czy jeszcze krzywdę, nie daj Boże, kierowcy zrobiło, więc jest lepiej tak niż, no, złego, złego lepiej w tę stronę.